Dziękuję klubowi parlamentarnemu naszej partii za 2 lata naszej wspólnej pracy. Ojcze dyrektorze, odetną teraz fundusze? Tak. Ale chcę też To co my teraz zrobimy? Zaprzyjaźnimy się z nowym premierem. Umówić ojca spotkania w Warszawie? Nie. Sam tu przyjedzie. Musimy mu tylko wysłać zaproszenie. W telewizji. Gotowy? Tak. To emitujcie. Aleluja i do przodu. Proszę państwa, skoki Wołomin to większa afera niż Amber Gold. W rzeczywistości służyła ona do finansowania władzy. Gigantyczne kredyty tworzone z ciężko zerwanych pieniędzy ubogich Polaków wręczane były przez szefową skoków w samochodzie, gdzie kredytobiorcy w zamian za kredyty wręczali ogromne łapówki. Czemu zawdzięczam tę niespodziewaną wizytę? Żeby premier kraju fatygował się w moje skromne progi. Do rzeczy. Mam tu zobowiązania finansowe z 6 ministerstw, które zasilą finansowo podmioty należące do ojca dyrektora. Skąd taka hojność? I co ja za te pieniążki miałbym zrobić? Na przykład szkolenia. Za kilkanaście milionów. A kogo miałbym szkolić? Sędziów. I nie przeszkadza wam, że w mojej szkole nawet nie ma wydziału prawa? To nie ma znaczenia. Dla was edukacja nie ma znaczenia, a dla mnie ma. Chcę dalej inwestować w wyuczonych przeze mnie ludzi. Wychowałem w szkole samych dobrych absolwentów. Dajcie im pracę. Gdzie? W ministerstwach, w służbach, w spółkach Skarbu Państwa. Ilu mamy zatrudnić? Wszystkich. Nasze radio, nasza telewizja, nasza szkoła powstały po to, aby nieść prawdę. Bóg zapłać wam, absolwentom, za to, że od teraz wy będziecie nosicielami tej prawdy. Każdy z was dostanie pracę w innym obszarze państwa i zaniesiecie tam prawdę. Uratujcie świat, Polskę też. Alleluja i do przodu.